Siemano, witajcie z takim szybkim wejściem w dzisiejszym odcinku, czyli vlog z trasy. No dzisiaj lecimy, tak jak wcześniej wspominałem w odcinku, po zakupione baloty siana od nadleśnictwa, które w zasadzie można powiedzieć kupiliśmy za śmieszne pieniądze, bo tegoroczne baloty wyszły niecałe 13 zł, a ubiegłoroczne baloty, których nadleśnictwo niestety nie zdołało sprzedać, poszły praktycznie za niecałą złotówkę, czyli można powiedzieć śmiech na sali. Oczywiście poza naszymi ofertami były też inne oferty, no ale jakby złożyliśmy tą wyższą partię cenową. Jak też wiecie, siana w tym roku no niestety nie zrobiliśmy na tyle dużo, aby spokojnie przetrwać zimę, także nastawiliśmy się co nieco na te przetargi tutaj, czy z parku, czy z nadleśnictwa. No i po prostu taki zakup został dokonany. Baloty są złożone jakieś 10-12 km od gospodarstwa. No jakby nie patrząc, tam troszeczkę pedałowania jest, ale zobaczcie, droga jest w miarę równa. Tutaj jest akurat droga wojewódzka, także śmiało można sobie tutaj pośmigać. No i aktualnie lecimy na 3 zestawy, tam Łukasz ładowarką na samym początku. Łukasz, znaczy Tomek tutaj przede mną. Ja zamykam tyły i ma też dojechać za chwilę tata, tylko tam gdzieś jeszcze koła pompuje w przyczepie. Także lecimy na 4 zestawy, żeby tych balotów przywieźć jak najwięcej za jednym razem. Dokładnie nie wiem, ale około 300 zostało ich tam zakupionych, czyli tych transportów, no na pewno na dwóch się nie zakończy, coś tam będzie trzeba jeszcze zebrać, ale tutaj część balotów też jest około drawna złożonych, także już mniej więcej będzie bliżej i taką już dużo logistyczną przeprawą nie będziemy się oczywiście też wybierać. No i także widzicie, tak to wygląda. 25 dzień listopada dzisiaj, godzina 7:46. Widzicie, taka troszeczkę szaróweczka jeszcze u nas. Dzień się dopiero budzi, więc już można powiedzieć zimowa pora gdzieś tam powolutku do nas zawitała. Ale szczerze mówiąc, żadna wymagająca praca dzisiaj. Baloty są złożone w jednych stogach już, także tylko podjechać, ładować się i wracać z powrotem do domu. No, kto wie, może uda się spokojnie jeszcze do godziny 12 zrobić ze dwa kursy dzisiaj. Fajnie by było, to byśmy temat praktycznie zamknęli w półtora dnia. Resztę by się pojechało jutro i w zasadzie wszystko byłoby zwiezione. Też tam mamy sygnały, że niektóre baloty po prostu znikają z tego pola, więc no, po co mamy się tam potem doszukiwać, że zamiast 300 było 250 i kogo potem za to wszystko obwiniać. Także lecimy i zobaczymy, co tam będzie dalej po drodze. No ja powiem, że jadąc analizuję sobie, że przy cenie 13 zł za balota, który nawet tutaj udało się zakupić, no to muszę wam przyznać, że chyba w dzisiejszych kosztach nie udałoby nam się wyprodukować nawet z naszych łąk chyba w tej cenie balota. Ze względu na to, że gdzieś tam koszty paliwa, to wszystko wzrasta, więc no, ktoś tam gdzieś się pewnie w kraju może za głowę łapać, jak tyle można zapłacić za siano, bo to jest praktycznie za bezcen. No też tak uważam, bo ta cena naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, jest rewelacyjna i tutaj przyznam, że to już jest też drugi przetarg. W pierwszym przetargu była tam troszeczkę wyższa cena, nie znaleźli się chętni, my tak naprawdę przespaliśmy to i tak chyba w sumie na głupiego babka wróżyła, jak to się mówi, bo udało się to kupić taniej. No i po prostu dzisiaj to, znaczy wiadomo też, że te siano nie jest jakieś tam nie wiadomo jak wartościowe, bo to są wszystkie wieloletnie łąki, podejrzewam, że ktoś jakie kiedyś zasiał, tak do dnia dzisiejszego one po prostu sobie rosną, żadnej rekultywacji tam nie było, więc to taka typowo leśna łąka, ale czasami nawet z takiej trawy uda się zebrać coś ciekawego i przede wszystkim to jałowizna i cała młodzież tutaj sobie dobrze wcina, więc nawet jeśli by to nie poszło na paszę, to gdzieś tam z dwojga złego na podściółkę to siano również się oczywiście nada, ale będziemy to, no zobaczymy, przetestujemy to. Przy tych balotach to nawet coś tam zostanie jeszcze na przyszły sezon, czyli też nie będzie jakieś tam spiny, żeby jakoś tam specjalnie dużo tych balotów gdzieś się robić w przyszłym sezonie, chociaż też nie wiadomo jaki będzie rok, czy ten zapas masy zielonej będzie na tyle dobry, że będziemy go mogli po prostu zebrać. Już aktualnie jesteśmy w Brzezinach i praktycznie już ostatnia prosta, jak to się mówi, za chwileczkę będziemy na miejscu. Tu po tych lasach taki ten dojazd nie jest specjalnie dobry, a zwłaszcza, że te przyczepy są w miarę wysokie, więc też trzeba uważać po tych konarach, żeby czegoś nie ściągnąć. Ale myślę, że jak jeździły tutaj dędy z grabiarki czy jakaś tam kosiarka, to z
przyczepą chyba też nie powinno być problemu. No i można by rzec, autostrada już się skończyła. Już od jakiegoś czasu jesteśmy na takiej wolnej drodze. I tak w sumie jeszcze oglądam sobie te wszystkie działeczki tutaj dookoła. Widzę, że wiele z nich jest tak naprawdę nieużytkowanych. Co mnie bardzo dziwi, bo widzę, że tutaj nie są jakieś mokradła, żeby chyba nie można było wjechać, więc można byłoby śmiało te łąki kosić. A tak jak tutaj patrzę, no jest to nawet no nie koszone, nic tu praktycznie nie jest. Ciekawe, czy jest to w jakichś tam rękach prywatnych, czy nadal jest to działka, działki są to agencyjne. Ta droga po środku też ciekawe, czy jest jakoś tam na mapie naniesiona? Chyba jest, bo tam był przepust, więc musi coś tutaj takiego być. No ale sporo, sporo tego areału tutaj jest, nie chcę szacować, ale troszeczkę widzę, tam jeszcze pod las się to wszystko ciągnie i w stronę drogi do Chośćna tak naprawdę, więc byłoby co uprawiać, nie powiem, chociaż widzę, że szału tutaj nie ma, jeżeli chodzi o klasę ziemi, bo tutaj te górki to wszystko praktycznie piaskowe, ale jak to się mówi, zawsze coś. A tu po lewej stronie pierwszy stóp z ubiegłego sezonu, który nie został sprzedany. Też jest do zabrania oczywiście przez nas. No widzicie, no te baloty jakby tak na pierwszy rzut oka nie wyglądają obiecująco, bo są już mniej więcej porośnięte, przerośnięte. Ale myślę, że w środku coś tam ciekawego w nich będzie, także sprawdzimy. A na razie jedziemy zabrać te, które są świeże z tego roku, bo te są praktycznie najbardziej wartościowe. I szkoda byłoby, aby te w dalszej kolejności jakoś tam niszczały. Czy... No a tutaj są chyba już te łączki, z których te baloty zostały zbierane w tym sezonie. No, takie widzę paski pozostawiane, więc nie wiem, czy to jest częściowo zostawione dla ptaków. Czy po prostu tego nie kosili, bo nie było strzału, albo może było tutaj mokro też, bo tu widzę, że takie tereny już bardziej podmokłe są. W każdym bądź razie to, co udało się, widzę, że tu jeszcze chyba odrosło, chociaż niewiele jest tego, no to w miarę zielone jest tutaj, więc może i jakaś wartość tego siana oczywiście tutaj będzie. No zobaczymy, jak nie weźmiemy, jak się nie przekonamy, to nie będziemy wiedzieć. Także, jak to się mówi, albo się kupi kota w worku, albo wygra się los na loterii w tym momencie, tak? Zawsze tak jak wspomniałem, może to zostać na jakąś tam ściółkę i czy cielaką, czy jałówką gdzieś tam wyrzucić, to też wcale nie będzie złym rozwiązaniem. No, spory kawałek trzeba pojechać. Praktycznie 20 minut już tak jedziemy takimi leśnymi drogami, do tego teraz łąka, ale tutaj zaraz za to mam boną, jak już jest Łukasz, tam dalej nie będzie go widać. A już jestem stuk z tymi świeżymi balotami, także tam jest chyba 150 albo 190 sztuk złożone, jak dobrze pamiętam. No i jesteśmy, słuchajcie, na miejscu i tak patrzę mniej więcej, pierwszy lepszy balot z brzegu, no siano jak siano, no na pewno oberwało jakimś tam deszczem, bo widać, że ma zupełnie inny kolor, ale jako tako to wygląda, także będziemy testować. No teraz chwilę, słuchajcie, poładuję. Łukasz pojechał z jednym leśniczym zobaczyć, gdzie są kolejne stogi poukładane, jeżeli chodzi o baloty. Także, żeby to potem logistycznie w miarę dobrze rozplanować i wiedzieć, gdzie oczywiście po nie jechać. Ale do dupy, że wziął krokodyla, bo nie jestem zwolennikiem układania na przyczepie niestety krokodylem. Dlatego źle mi się po prostu układa. Gdyby wziął widły albo chociaż tego łyżko krokodyla, to szczerze mówiąc układałoby mi się troszeczkę dużo lepiej. Zresztą tutaj też ta łąka jest w miarę nierówna. No chcę je tak w miarę równo też poukładać, żeby nie spinać tego potem pasem, bo to wiadomo, że zawsze czasowo schodzi dłużej. Nie będziemy układać podwójnej warstwy, chociaż dużo osób pewnie się będzie zastanawiało, dlaczego zawsze więcej wejdzie. Ale biorąc pod uwagę to, jakie są dziury tutaj na tych drogach, no to lepiej ułożyć je pojedyncze. I tak tych stogów jest w kilka lokalizacjach, więc nie jest tak, że jest w jednym miejscu, żeby wszystko zabrać, więc i tak trzeba przejeżdżać, kombinować, bo powiem wam szczerze, że
nie ma to większego znaczenia. Ładujemy, słuchajcie, kolejny zestaw. Na tamtą o 16 zapakowałem, także jeszcze nie jest źle. Są szersze, bo normalnie na podstawie powinienem załadować 12 balotów, a weszło mi tylko 10. No tego jednego nie chciałbym go tam spinać, bo widzę, że te baloty są w miarę mocno pozbijane. I o dziwo tutaj pytają się kolegi, który te baloty robił, to zwijali ją taką samą pracą 582 John Deere'em, tylko że bez rotora. No i muszę wam przyznać, że nawet w miarę to jest zbite tutaj. Nie powiem, że nie. Także chwalę John Deere'a, bo robota jest zrobiona. No i teraz coś się tutaj zastanawiam, czy nie rozłożyć sobie jeszcze tej tylnej burty o metr. To na upartego z jeden balot jeszcze wszedł. No widzicie, transporty załadowane, Łukasz wrócił, także będziemy zmierzać teraz do domu, rozładunek. No może się uda jeszcze raz dzisiaj, jak widzicie, obrócić. Dopompowujemy jeszcze koła w tych starych przyczepach i można lecieć. Także słuchajcie, ruszamy teraz, jak na szybko policzyłem, 64 baloty mamy na tych wszystkich zestawach. Czyli no jakby nie popatrząc na dwa kursy, to mamy 128 balotów, więc no parę tych kursów na pewno trzeba będzie tutaj zrobić. Tym bardziej, że jak wspominałem, no tych stogów jest w kilku miejscach, więc dzisiaj się tak udało wjechać w jedno, może kolejnym też się uda, bo praktycznie tutaj będzie wszystko pod ręką, żeby ładować tylko ładowarką. No ładowarka siłą rzeczy ciągnie jedną przyczepę, chociaż wbrew pozorom, no to jest siano, więc one tam praktycznie nie waży. Ale z drugiej strony no ma tam kawałek do przejechania, więc bez sensu byłoby ją specjalnie obciążać. Chociaż się zastanawiam, czy jeszcze jednej szóstki do niej po prostu nie dopiąć. Zawsze jakby nie patrząc, to 2, 4, 6, 8 balotów więcej. No na dwóch transportach mamy 16 balotów więcej, także zawsze jakoś to będzie wyglądało. No i już z powrotem, słuchajcie, miejscowość Brzeziny. Także teraz już będziemy śmigać sobie drogą asfaltową. No takie 25 minut i powinniśmy być praktycznie na miejscu, więc myślę, że jak jest 9.38, to tam 10 z groszem powinniśmy się dociągnąć na gospodarstwo. Stwierdziliśmy, że będziemy codziennie mniej więcej starali się zrobić po jednym transporcie, no bo to jednak trzeba jeszcze rozładować, poukładać w stogu koło domu, więc to też trochę czasu odejdzie, potem trzeba już iść do obory. No i generalnie po udoju to zaraz robi się ciemno, więc też nie za bardzo jestem zwolennikiem, aby się gdzieś tam po ciemku przemieszczać tymi zestawami, tutaj tymi wąskimi ulicami, czy tam wąskimi drogami. Więc jednak taka będzie decyzja. Kilka dni na to, co rano się pojedzie, jeżeli będą warunki pogodowe pozwalały i temat będzie, słuchajcie, załatwiony. Szczerze mówiąc, to przydałaby się jeszcze taka jedna przyczepa właśnie, duża. Panie, jak mamy... Panie policjant, poczekajcie. Aha, widzimy, że coś tutaj się na drodze dzieje. Ciekawe czemu. Łukasz mówi, że jego puszczą. Aha, bo jakieś tam linie przerabiają teraz i droga jest troszeczkę przyblokowana. A Łukasz jedzie trochę wcześniej, bo Lemierz ma do nas dojechać do odśnieżania, więc musi go rozładować. Nikogo innego na gospodarstwie nie ma. Brakuje nam jeszcze takiej jednej dużej przyczepy, jak ja mam, to szczerze mówiąc można byłoby już spore transporty robić. No ale ceny przyczep niestety zwalają, słuchajcie, troszeczkę z nóg. To jest dość problematyczne. Ostatnio też na społeczności rzuciłem temat, że przymierzamy się gdzieś tam do zakupu przyczepy skorupowej. No i rzeczywiście jest ten zakup w naszym gospodarstwie nieunikniony. Ja już często powtarzałem to w odcinkach, że prędzej czy później nas to po prostu czeka i będziemy musieli tego zakupu niestety dokonać. Znaczy stety i niestety, no bo ta przyczepa ma przydać się nam zarówno do obornika, do zboża, do kukurydzy, do jakiejś tam ziemi. No i czasami wiadomo, gdzieś się trafi przewożenie jakiegoś tam kamienia czy gruzu. No więc szczerze powiedziawszy, no musi to sprostać naszym wymaganiom. No i teraz pytanie, co zrobić, bo rzuciłem temat na społeczności i z góry już dziękuję wszystkim za komentarze, bo nic tak nie buduje człowieka i jakby nie daje kolejnych
doświadczeń, jak osoby, które się już z tym zmierzyły, pracowały na danych maszynach i mogą coś w tym temacie powiedzieć, bo uważam, jest najlepszym rozwiązaniem, a jeżeli się wymieniamy takimi swoimi doświadczeniami. No i teraz tutaj kwestia pozostaje tego, co zrobić. No nowa przyczepa, nowe ceny i te ceny, które w ogóle są, no to niestety zwalają mnie troszeczkę z nóg. I zacząłem się zastanawiać nad czymś używanym, bo nowej przyczepy skorupowej szkoda oczywiście będzie gdzieś tam, wiadomo, do gruzu i do obornika, bo to się zaraz zniszczy, bo tamto. No ale jak już znajdziemy jakąś używkę, to wydaje mi się, że to też troszeczkę u nas popracuje. Jeszcze będzie to w dobrych pieniądzach, to już w ogóle będzie dobry wybór. Także przystępuję na razie do szukania czegoś gdzieś już z rynku wtórnego. Może po remontach, może coś w tym stylu, więc jak ktoś z Was ma takie tematy, to po prostu będę bardzo wdzięczny. I naszych bliskich. Sprawdź na mapę inwestycji. No tutaj mamy nietypową sytuację, trzeba się minąć z ciężarówkami. Droga dość wąska niestety. Do tego drzewa jeszcze bardzo blisko jezdni. Także widzicie, nie jest łatwo. Ale jak się trafi na wyrozumiałych kierowców, którzy też zjadą, my zjedziemy, to powiem Wam szczerze, bezpiecznie można przejechać, bo czasami zdarzą się tacy, którzy myślą, że są panem drogi, bo jadą, nie wiem, stricte szybszym pojazdem i on już myśli, że po prostu wszystko mu na tej drodze wolno, więc z takimi ludźmi nie za bardzo dobrze ta współpraca na drodze się układa. Mówkę mam na ogonie. Ale jakoś się po prostu człowiek musi do tego przyzwyczaić. No i tu za chwilę kolejny przykład wyrozumiałego kierowcy. Zobaczył nas już wcześniej na łuku drogi. Także w bezpieczeństwie swoim, jak i naszym, postanowił zjechać dużo wcześniej i po prostu przeczekać. Także pozdrawiamy, bardzo fajnie, cenię sobie coś takiego. Także podziękujemy rączką tutaj. A zresztą mam też radio, to spróbuję podziękować na nadejku. Dzięki wielkie kolego, dzięki. Też widać, jest na 19, także podpowiedział. No i widzicie, taka współpraca na drodze naprawdę jest bardzo szanowana. Najbardziej ubolewam czasami nad kierowcami, którzy transportują drewno. Z tymi panami, jak już wielokrotnie próbowało się dyskutować, są to osoby, które, no nie wiem, jakby za karę tym transportem po prostu się poruszały. Ale ruszamy dalej. Myślę, że dojedziemy bez żadnego problemu z powrotem do Drawna. No właśnie, słuchajcie, o wilku mowa. Jedzie transport drewna. Także kierowca pierdzieli za przeproszeniem, czy ktoś jeszcze jest. Jedzie swoją prędkością. W dupie ma, czy ktoś jeszcze jest szeroki. Powiedzcie mi, no mógłbym w zasadzie się mylić, że jedni są tacy, a drudzy tacy. No ale nieświadomie wcześniej powiedziałem, że zresztą z transportowcami od drewna jest zazwyczaj problem i zobaczcie, wszystko na gorącym uczynku. Masakra, jaki człowiek potrafi być przewidywalny, jak już po prostu widzi. To nie są jakieś tam stereotypy, ale po prostu no coś w tym jest chyba, coś w tym musi być. No niestety. Widać po drodze nowiutkiej od CB. Zdaje się, że na załadunku jakiegoś tłucznia widać, że robimy jakąś drogę w lesie. Szwagier by jechał, pewnie byłby zadowolony, bo teraz zajmuje się koparkami, gdzieś tam jest na kopalni. Namawiam go, żeby zaczął robić jakieś filmy, odcinki właśnie stricte jako koparkowy. Pewnie by coś tam ciekawego powiedział. A może jak nie u niego, może dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, to bym za pośrednictwem swojego kanału wrzucił taki filmik, jak tam u szwagra. To może by coś tego ciekawego wyszło. To dajcie znać, może coś takiego zrobimy. Dla odmiany. Kanał rolniczy na koparkę zamienimy chwilowo. Tak jeszcze słuchajcie, nawiązując do tego siana, to przy rozmowie tam z leśniczym mniej więcej też wyszło,
że część balotów, które zakupiliśmy, no niestety zostały już skradzione. Oczywiście pracownicy nadleśnictwa wiedzą, kto to, kiedy to było dokonane, czym nawet i w którym miejscu się teraz te baloty znajdują. Natomiast, no, jak to się w naszym polskim prawie mówi, nie złapałeś za rękę, no to nie udowodnisz, że to jest kradzione. Ale nie jest tak, że będziemy z tego tytułu jakoś tam stratni. Po prostu przy następnym pokosie te baloty zostaną nam, no, zwrócone, tak? Ta różnica, która wynikła z zakupu i tego, co zwieziemy do siebie, no niestety będzie musiała zostać skorygowana w przyszłym roku i te baloty siano sobie oczywiście odbierzemy. Wcale tego nie jest mało, bo z jednego stogu zniknęło 30 balotów, z drugiego też tam około 30, czyli 60 balotów. No. Przy tej cenie to jest, jak to się mówi, śmiech na sali, no ale towar jest towar i za to zapłaciliśmy, powinniśmy to po prostu odebrać. Nie ma tutaj znaczenia. Najlepsze jest to, że to najprawdopodobniej, znaczy mówię najprawdopodobniej, bo nie wiem, czy ta osoba po prostu tego czasami nie ogląda i może dzisiaj się zastanawia, a jutro podejdzie do mnie na podwórko i nie wiem, z podwórka mi coś zapierniczy. Ale jest to też ktoś, kto po prostu prowadzi hodowlę gdzieś tutaj z naszego terenu i te baloty po prostu sobie gwizdną, tak? Albo mu się nie udało zakupić teraz, albo liczył jeszcze na mniejszą cenę, albo chciał je wziąć sobie za darmo, no i po prostu je wziął. Także też jest trochę nasza taka presja, żeby te baloty w miarę szybko ściągnąć, ze względu na to, żeby no, nie stracić kolejnych, tak? Ale będziemy liczyć, no, nadleśnictwo, tutaj pracownicy biorą po prostu tą sytuację na siebie. Także chociaż o tyle dobrego, że tutaj nie będziemy na tym stratni. Także widzicie, takie rzeczy się po prostu dzieją. Chociaż wcale mnie to nie dziwi, bo jeden z bohaterów Rolnicy Podlasie też kradł baloty siano kiszonki nawet, więc myślę, że już co niektórzy słyszeli o tej akcji. No takie czasy nas niestety nastały, że ludzie będą kraść wszystko, co się da na potęgę. No niestety. Tuż praktycznie przed Drawnem jesteśmy. No myślałem, że będziemy trochę wcześniej, 10.08, więc zeszło trochę tutaj na tych bocznych drogach niestety. Mówią, słuchajcie, że cena paliwa niby leci w dół. 7,79 efekta diesel u nas w Drawnie na Orlenie. Szczerze mówiąc, no coś tam spadło, bo jeszcze w tamtym tygodniu była cena 7,9,99. Także prawie 30 groszy gdzieś tam zleciało na litrze. Szczerze mówiąc, no w perspektywie tygodnia jest to nawet dużo. Zobaczymy, czy te spadki się utrzymują, czy utrzymają, znaczy się, czy jest to jakieś tam chwilowe zawirowanie, jeżeli chodzi o rynki światowe. Na pewno w hurcie idzie znaleźć dużo taniej, tutaj nie podlega to wątpliwości. Także to tylko mówię o orlenowskich cenach. Chociaż wiem, że co Orlen, to inna polityka sprzedaży, więc tutaj nie ma co się sugerować, że jest to sieciówka i wszędzie powinna być ta sama cena. Tutaj to tak po prostu nie działa. No i jesteśmy, słuchajcie, bezpiecznie na miejscu. Siano zostanie złożone tutaj na tej naszej składowni, na tej działeczce obok gospodarstwa. No bo na gospodarstwie miejsca specjalnie na nie nie ma. A tutaj jest o tyle wygodnie, że zawsze można tymi przyczepami wykręcić jakoś, więc tutaj będziemy starali się to wszystko rozładować i ułożyć w stogu. Zawsze to bliżej, nie trzeba będzie dużo kombinować. Tu jeszcze troszeczkę drewna zostało do pokrojenia, też trzeba będzie przed zimą albo w zimę ten porządek tutaj porobić z tym drewnem. Mi ten bałagan się troszeczkę tutaj już nie podoba. I tutaj za chwilę Łukasz będzie sobie to rozładowywać. Także wezmę się, słuchajcie, za porządki. Poogarniam jeszcze temat u siebie przed domem, czyli trzeba postawić bramę i dokończyć ogrodzenie. W zasadzie będę mógł się tutaj skupić nad dalszymi pracami na gospodarstwie, bo to też do tej zimy się już trzeba będzie powoli przygotowywać i troszeczkę o ten wizerunek zewnętrzny też zadbać. Łukasz już też na miejscu. Także za chwilę powinien rozładowywać już pług, który do nas przyjechał. O, już widzę zdjęty. Także na pewno relacje pługa też zobaczycie na kanale. Co nieco o nim opowiemy.
I zobaczycie też, jak to będzie w praktyce wyglądało, o ile spadnie, słuchajcie, śnieg, bo to też nie wiadomo, czy ta zima już się od nas nie wydostała na dobre w tym sezonie. Dobra, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Siano przywiezione, jesteśmy na miejscu, także teraz to tylko rozładować i szykować się na dzień kolejny, na kolejny kurs, także może coś jeszcze się z relacji z ładowarki od Łukasza dowiecie. Zobaczymy, jak to z tymi odcinkami pokombinuje. A tym samym widzicie, wszyscy jeszcze zjeżdżamy i pora brać się za kolejne zadania gospodarcze.